Cześć kochani, z tej strony Iza. Witam Was po krótkiej mojej nieobecności, która była spowodowana niestety chorobą, ale już jest o wiele, wiele lepiej. Czuję się bardzo dobrze. Ogólnie nawet już wczoraj chciałam nagrać ten filmik, niestety musiałam nadrobić sklepowe zaległości, ale już jestem na prostej, także fajnie, że mogę znowu do Was tutaj pogadać. Nagrać Wam filmik. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie, dzisiaj będę planować budżet na kwiecień. Będzie to plan, który zobaczymy, czy uda mi się zrealizować, ponieważ w tym miesiącu jesteśmy trochę do tyłu z czasem, bo dzisiaj mamy 4 kwietnia, a jeszcze, że tak powiem, nie mamy wypłaty pełnej i w zasadzie nie mamy w ogóle i dopiero będzie ona w przyszłym tygodniu, zarówno jedna, jak i druga. Dlatego na razie posiłkujemy się pieniędzmi, które mamy zawsze w takim buforze na koncie i myślę, że spokojnie wystarczą nam one na takie główne potrzeby w tym pierwszym tygodniu kwietnia. No a w przyszłym tygodniu po prostu zrobię wszystkie możliwe opłaty i tak dalej, i tak dalej. Marzec pokazał mi, że ponownie nasz budżet jest do poprawki. Był dla mnie bardzo ciężkim miesiącem pod względem wydatków, szczególnie jeśli chodzi o żywność. Tutaj się posiłkowałam różnymi, przeróżnymi kategoriami, jeśli chodzi o te marcowe wydatki. No i ogólnie wyszło tak, że w segregatorze na ostatni dzień marca zostało mi łącznie 60 zł. No ale lepsze to niż nic. I już wiem, co muszę poprawić w tym miesiącu, żeby takich błędów uniknąć. Na pewno chciałabym zwiększyć budżet jedzeniowy, bo widzę, że przejadamy więcej, tym bardziej, że teraz skończył się ten zerowy VAT na żywność, więc to pewnie też się odbije na naszych portfelach. I na pewno zmienię tak jakby moje sposoby na odkładanie pieniędzy na różne cele. Na przykład do tej pory nie odkładałam w ogóle na Wielkanoc, no a jakieś tam zakupy małe musiałam zrobić, nawet już nie licząc prezentów, tylko po prostu zakupy, składniki do potraw wielkanocnych. Więc chciałabym na przyszły rok mieć, słuchajcie, no nawet takie tam 200 zł odłożone, żeby nie korzystać z pieniędzy z bieżącego budżetu. I też jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia, nie będę już odkładać pieniędzy w formie takiego wyzwania oszczędnościowego, które uzupełniałam z tych pieniędzy, które zostały mi z kosztów zmiennych, tylko po prostu od razu na początku miesiąca jakąś kwotę będę chciała tam odłożyć. Oprócz tego pozamieniam też niektóre wydatki roczne na fundusze celowe i dołożę, bo na przykład nie mam żadnego funduszu na dom czy ogród, a w zeszłym miesiącu kupiłam, słuchajcie, zasłony i dywan. Co prawda to były takie zakupy z dodatkowych pieniędzy, które już miałam dawno, dawno temu odłożone. Ale jednak wyzerowałam się na amen, jeśli chodzi o tą kategorię i też różne inne. No i będę chciała to nadgonić, tworząc właśnie taki dodatkowy fundusz domowy, no i ogrodowy, bo zaczyna się sezon, na pewno będziemy z mężem coś tam w tym ogródku działać, z tą naszą biedną trawą, bo mamy naprawdę ją w kiepskim stanie, no bo po prostu mamy kiepską ziemię. No ale to się tak mówi, tutaj kup nawóz, tutaj kup trochę trawy, tutaj znowu coś tam, no i to się tak zwiera, wiecie. Także chociaż też jakiś grosz będę chciała sobie na to dodatkowo odkładać, wcześniej totalnie o tym nie myślałam, no ale teraz muszę to zrobić. No dobrze, gadam i gadam, a jeszcze nic nie zaczęłam robić, ale chciałam Wam tak mniej więcej nakreślić, jak to będzie wyglądało w tym miesiącu. Jeszcze nie zrobiłam podsumowania marca, także tutaj ten ostatni tydzień zostanie taki goły.
Zrobię to w następnym filmie, ponieważ jeszcze mam parę paragonów do rozliczenia, bo nie miałam niestety wcześniej na to czasu. No dobra. To sobie zapiszemy, że tutaj mamy kwiecień. Okej, tak jak mówiłam, dochodów jeszcze niestety nie znam. No i właśnie tu już tam sobie przygotowałam taką rozpiskę, żebym mniej więcej wiedziała, co mam tutaj mam dokładnie powiedzieć. Jeśli chodzi o opłaty, to tak jak wspomniałam, zrobię je w przyszłym tygodniu. I tutaj mamy tak, na pewno będzie wspólnota już w normalnej kwocie. I w tym miesiącu mamy jeszcze tą dużą zimową 760. Telcap to jest nasz internet, taki wiecie, światłowodowy 69. Tu ubezpieczenie moje i mojego męża na życie. Telefon Tomka 30. I teraz mamy tak, Disney Plus i YouTube Premium. Disney Plus to jest chyba 38 albo 9, nie wiem, napiszę 40 i YouTube 40 parę, no to zróbmy 90. Zośka też dostanie kieszonkowe. W ogóle moje dziecko stwierdziło, że chce oszczędzać na większą skalę i słuchajcie, powymieniała sobie segregatory, wyzwania, no po prostu mówię wam, jestem w takim szoku, ale to pewnie zobaczycie na jakimś filmie. Dobra, obiady w szkole. 120. Język angielski. W tym miesiącu mamy 180. Mój telefon 20. Ja mam, słuchajcie, bo tak czasami oglądam różne filmiki osób, które budżetują i tak mnie zastanawiają ich rachunki za telefon, bo są dość wysokie. Oczywiście rozumiem, że na przykład może być w cenie abonamentu rata za telefon, co uważam też jest dla mnie kompletną bzdurą, bo znaczy jeśli chodzi o mnie, bo telefony kupowane za gotówkę wychodzą, czy tam wiecie, normalnie w sklepie o wiele taniej niż u operatora, więc to się totalnie nie opłaca. Ja z kolei mam, słuchajcie, subskrypcję z Hey, to jest T-Mobile, płacę za nią 20 zł miesięcznie, mogę ją w każdej chwili anulować i powiem wam, że jestem bardzo zadowolona. Na tej subskrypcji byłam już w różnych krajach w Europie, poza Europą, wszystko działa wyśmienicie, naprawdę dobrze się przełącza. Także mogę wam polecić. iCloud, mój i Zosi, to też trzeba opłacić. No dobra. I to by było wszystko, jeśli chodzi o opłaty, takie stare. Oj, przepraszam za hałasy. I tutaj sobie podliczymy. Dobra. Mamy 1536 i to są opłaty bez kredytów. Dobra, ja sobie wyciągnę, bo ja też nie lubię z tej strony pisać niczym. No dobra, i teraz kredyty. No niestety doszedł mi kolejny, no ale to takie moje widzimisię. Zacznijmy może od tych, co były. Kredyt hipoteczny 1700. Kredyt gotówkowy 1500. No i miałam rata, to będzie
za ten depilator i to będzie druga na 6 rad. Ile ona wynosiła? 260 par, ale sobie zrobię 270 i słuchajcie, kupiłam sobie rower, bo stwierdziłam, że chcę po prostu się trochę poruszać. Mam rower, ale tragicznie mi się na nim jeździ. I zainwestowałam w nowy, a że raty były 0%, no to stwierdziłam, że nie chcę wywalać tyle kasy na raz. I póki mogę, to sobie wezmę na raty. No najwyżej przy jakimś zastrzyku gotówki albo będę je nadpłacać, albo płacić po dwie, albo po prostu spłacę całość. Więc raty mamy 3720. No i teraz raz w roku. Może wyjmę tutaj dla porównania te zeszłomiesięczne. Tak, podatek i polisa na mieszkanie zostają. I tu jest rata 30 i 50. To tam kwoty sobie wypiszę później, żeby już wam tutaj czasu nie zabierać. Tak samo OC, AC na jeden samochód i przegląd. I na drugi. Jestem ciekawa, czy te przeglądy zdrożeją, bo jak co to bym musiała trochę dołożyć. No ale trudno. Zobaczymy. 250, 10, a tu damy 30 i 10. I tak, zostawię ferie zimowe i kolonie letnie. Chociaż może sobie zrobię potem jako celowy, ale na razie zostawię. No i na ferie mamy 250. Na kolumnie 300, bo są tuż, tuż. Empik Allegro. Bo tu co miesiąc wkładam w inną kopertę. Raz w jedną, raz w drugą. Po 10 zł. Szkoła. I tutaj właśnie szkoła i wycieczka szkolna nam wypada. Bo zrobię z tego taki fundusz szkolny. I to będzie w innym miejscu. Tak samo samochodowy fundusz będzie, też już nie będzie w tych rocznych, ale Thermomix zostaje. Abonament w sensie. No kuki dużyć. I tu po 20. Patrzcie, ile miejsca zostało, a ja się tak tutaj. Dobra, to liczymy. 30 plus 50 plus 250 plus 10 plus 30 plus 10. Plus 250, plus 300, plus 30, 960. Mogę tak trochę ciszej mówić, bo wszyscy są w domu, nie chciałabym tam wszystkim, wiecie, przeszkadzać. Dobra. To mamy to. No i tutaj to oszczędzanie długoterminowe. Wymyśliłam sobie te fundusze, napiszę sobie fundusze. Chyba muszę sobie zrobić jakąś osobną rozpiskę. I to będzie tak. Zrobię sobie taki fundusz życiowy. Tam bym chciała dać stówkę. Taka ala poduszka bezpieczeństwa. No, awaryjny już mieliśmy. Też pójdzie stówka. Zdrowotny też już był. Tutaj też stówka. Teraz tak, ten samochodowy. Z tych rocznych. Tutaj już chcę po 300. Szkolny. Tutaj będzie i na wycieczki, i na opłaty. Łącznie 130. Odzieżowy, moi drodzy. Bo tutaj jestem też tak do tyłu na zakupach z marca, że uhuhu. Więc już tak chociaż po te 5 dych chciałabym miesięcznie zbierać. Wakacyjny. I tutaj mam na myśli takie wypady krótkie nasze, takie jednodniowe, jakieś wycieczki, wiecie. Też bym chciała po 5 dyszek sobie zbierać.
Bo jeśli chodzi o wakacje typu wyjazdy, to już mój mąż się tym zajmuje. No, domowy i ogrodowy. Dom, ogród i tutaj chociaż też po 50. I ostatni będzie świąteczny. Znaczy tu 50, nie po 50. I tutaj będą święta razem. Tu będzie i Wielkanoc, i Boże Narodzenie. I wymyśliłam, że będzie 30 plus 100. Także mam nadzieję, że uda mi się w ten sposób to wszystko spiąć, bo nawet nie wiem jeszcze ile hajsów będzie w tym miesiącu. O nie. 150 plus 130. I razem wychodzi 1010 zł. Dobra, to sobie już schowam na początek. To też. I pozostały nam tylko nasze wydatki zmienne. No i tutaj, tak jak mówiłam, na to jedzenie napisałam, że będę chciała przeznaczyć 2500. I mam nadzieję, że na bank nam to wystarczy, a nawet, że jeszcze zostanie. Paliwo 800. W zeszłym miesiącu styknęło, no idealnie, naprawdę. Zdrowie 200. To jak co miesiąc. Już dzisiaj byłam w aptece, słuchajcie, za głupie herbatki i tabletki przeciwbólowe zapłaciłam prawie 80 zł. Drogeria. Też 200. Mania. Mania też dostanie 200, chociaż dzisiaj się źle czuję, coś ma biegunkę i wymiotuje, ale mam nadzieję, że tak jednorazowo się oczyszcza. No, młoda nic nie planuje, bo tu nigdy nic nie planuje. Zobaczymy. W razie czego mam 800 plus, ale nie chciałabym. Prezenty. Tu dam 200, bo mamy parę solenizantów w tym miesiącu. Rozrywka też 200. I planowane. Też. No i Tomasz 350 na te swoje sprawy miesięczne. To mamy 2,5 plus 800 plus 600 plus 600 plus 350. Słuchajcie, 4850. Boże święte, jakie kwoty. Także tak wygląda mój plan. Bardzo chciałabym go zrealizować. Dodam wszystko do siebie. No. Więc tyle będzie nas kosztował kwiecień. Tak na start. Ale oczywiście część z tego uda mi się na pewno troszeczkę boczkiem, wiecie, w jakieś wyzwanie wrzucić, także nie będzie tego pewnie aż tyle. No to co, plan mam gotowy. Teraz czekam tylko na pieniążki i wtedy nakręcę Wam filmik z ładowania kopert. Tutaj sobie przygotowałam już kolejny segregator z tymi funduszami, bo nie zmieści mi się w tamtym rocznym. I zrobiłam sobie takie koperty, tylko teraz nie mogę się, słuchajcie, zdecydować, który wzór wybrać, bo zrobiłam taki, się tak zastanawiam. No, Zosia mówi, że ten ładniejszy, no ale zobaczymy w końcu, co tam decyduje się, no nie jest to kwestia życia i śmierci. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki, a jeśli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę albo subskrypcję. Buziaczki!